Najważniejsze informacje, najciekawsze rozmowy, interesujące opinie. Niezawodnie przegląd koniński i widzisz więcej. Jeśli będzie Zenon Chojnacki w drugiej turze, to z kim albo z kim wolałby znaleźć się w drugiej turze? Oczywiście nie będę mówił, z kim wolałbym. Po pierwsze, byłoby to nieeleganckie, ale po drugie, nie ma to znaczenia. Moim zadaniem jest przekazać społeczeństwu program. Program realny, program, który poparty jest tak naprawdę 3-letnią pracą tego rządu, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie ukrywam, że będę chciał oprzeć swój program na tym, co robi rząd. Te zmiany, których jesteśmy świadkami, programy, które realizuje ten rząd, zostały dobrze odebrane przez społeczeństwo. Cóż, moim zadaniem byłoby skonsumowanie tych programów i przyniesienie na nasz koniński grunt. Po prostu korzystajmy z tego, co proponuje nam rząd i myślę, że no, zdecydowanie możemy cieszyć się lepszym rozwojem, lepszym komfortem życia. Spodziewa się pan lepszego wyniku od Józefa Nowickiego i Piotra Korytkowskiego? Gdybym takiej możliwości nie brał pod uwagę, nie wystartowałbym. Ja myślę, że każdy, który startuje do wyborów i ubiega się o urząd prezydenta miasta, taką możliwość musi brać pod uwagę. Ja też biorę taką możliwość pod uwagę. To jak będą teraz wyglądały najbliższe 2 tygodnie Zenona Chojnackiego? Tutaj wiele nie zmienię, dlatego że to naprawdę nie chodzi o taktykę, chodzi raczej o przekaz. Ten przekaz musi być jak najbardziej czytelny, żeby tak naprawdę dotarł do każdego mieszkańca. Ja postawię mieszkańcom jedno zasadnicze pytanie. Czy ma być tak, jak jest, czy też zaryzykują zmiany? To jest propozycja dla mieszkańców, do nich należy wybór. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że w drugiej turze będzie raczej Zenon Chojnacki i Józef Nowicki, czy jednak Piotr Korytkowski? Ja mam taką nadzieję, że ja oczywiście w drugiej turze będę. Natomiast wszystko się może zdarzyć. Co los przyniesie, wszystko przyjmę. Natomiast biorąc pod uwagę to, co słyszałem, spotykając się z mieszkańcami, z wyborcami na mieście, tak kolokwialnie bym powiedział, czy też odwiedzając mieszkania, jestem pełen optymizmu, że drugą turę właśnie to będę jadł w drugiej turze. To jak będą wyglądały 2 najbliższe tygodnie Piotra Korytkowskiego? Jeżeli będzie to druga tura, to będą intensywne. Oczywiście kampania w tym momencie nie skończy się. Mam taką nadzieję, jestem przygotowany na kolejne 2 tygodnie intensywnej kampanii. A czy może pan powiedzieć, czy wolałby się w drugiej turze pan spotkać się z Józefem Nowickim, czy z Zenonem Chojnackim? Tak jak powiedziałem, ja w dalszym ciągu będę zabiegał o głosy mieszkańców, oferując, przedstawiając swój program wyborczy, no i w tym momencie już też pokazując swoje zaplecze w postaci radnych, bo będziemy już wtedy mieli wyniki też do Rady Miasta Konina. Nie chcę oceniać i nie będę wymieniał, kto dobrym kandydatem byłby. Po prostu będzie, kto byłby kontrkandydatem. Natomiast każdy z nich jest kandydatem takim, którego mogę pokonać.